Sonic Wariat zaprasza na film! Takaraka, 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 szaka! Check the self! Akcja! Witam wszystkich bardzo serdecznie w niespodziance tak zwanej. Zobaczycie, bo ja na razie zrobiłem taki mały dla was wycisk. One year after the battle. Pewnie wiecie, o co mi chodzi. Ci, którzy się znają na rzeczy. The city that had been plagued with crime and violence was safe and peaceful. However, evil has once again cast its shadow over the city. Mr. X, the syndicate boss, believed destroyed by the three young villagers. Kurczę, już i już tekst się przebija po kolei. Słuchajcie, ja was, dla was zrobiłem tak zwaną niespodziankę, dlatego że na razie nie nagram Sonica 2 na Master System, tylko... zaraz wam powiem ten tytuł, bo Segowcy i ulubieńcy Sonica powinni znać ten tytuł, bo to jest flagowy tytuł Segi. Tak to od razu powiem, to jest gra od Segi. Ale zobaczcie, co to jest za gra. Taki, o, Streets of Rage 2. Od razu wam mówię, że ta gra rządzi. I dlaczego tą grę wybrałem? Bo nie dość, że ona koksi na każdym miejscu. Może jest faktycznie w 2D. Ale to wcale nie robi takiej różnicy, żeby nie zagrać w nią, bo na przykład właśnie z takim soundtrackiem, który właśnie teraz puściłem, po prostu ta muzyczka, ta gra rządzi. I czemu wybrałem tą grę? No bo przede wszystkim zagrałem sobie w nią na Xboxie 360 z kolekcją Mega Drive'a Ultimate i powiem wam, naprawdę mi się spodobała ta gra. I to jest ważna gra dla Segi, bo... Dobra jest, w dobrym klimacie jest, ale... Dobra, weźmiemy 5 graczy. Weźmiemy na normalu, chociaż weźmiemy lepiej na easy, żeby było tak dla jaj. Zrobimy sobie takie, zagrajmy wy, w takim stylu. Czekajcie, ja muszę sobie zapisać na slocie. Czekajcie, ja sobie to nazwę tak. SOR 1992. Okej. One player. I teraz tak. Ja wybieram mojego ulubieńca, czyli Alexa. Ja jego lubię, bo jest zajebistym gościem. No takiego Hulka to raczej nie będziemy mogli wziąć, bo jest zbyt taki spasiony. Tą panią to sobie możemy podarować, niech pani się nie męczy. A no Skate'a to... Ja typka nie znam z ciosów, więc biorę Alexa. Dobra, i zaczynamy pierwszy poziom. I ludzie, ruszajmy wobec tego. Kurna, Alex, jedziesz! I napierdzielamy, kurde! Dobra, i tutaj możemy zbierać wszystko. Różne przedmioty. No i musimy przede wszystkim pokonywać na drodze naszych przeciwników, którzy chcą nas zbić. Nie nam się tu na ciosach. W tradycyjnym stylu, ja wam jeszcze pokażę kilka gier z Mega Drive, które opierają się na tak zwanym silniku 2D bijatycznym. Pokażę wam, dlaczego tak wiele gier z Segi opiera się na tym silniku. Na przykład tradycyjny Golden Axe 1, 2 lub 3 też się opiera na takim samym silniku, tak jak tego Streets of Rage czy jeszcze inne gry. Znamy się. Bierzmy nożek i cię piznę, ziom. Kurde. Tu lubię tak naparzać w takim tradycyjnym, klasycznym stylu, że to nie wiem. O, jaką siurkę. Ja ją biorę. Zaś ci przypierniczę, kurde. Ale cię wolny. Atlet,
tak się nazywa. O cholera, goście z nożem są najgorsi. Wow. Czyli tak biegnie, ty w piłcie kupi. Nie możesz podnieść noża, a ja mogę. No chodź no tutaj w piłcie. Ja pipo, chodź tu. No co, boisz się mnie? No na, no na fajny pierdz. Dobrze. Weź go teraz, pociągaj, kurde. Tego żółtego weź. Ta gra wydaje się łatwa, ale miejscami jest cholernie hardkorowa, bo... O nie, i ten jakiś, nie wiem, żołnierz posrany, który go zaraz skoszę. Wezmę sobie kurczaczka w razie czego. Dobra, teraz go, patrzcie jak go będę go napierdzielać. No chodź tu w fiucie, głupi. Au! Na same fiuty są w tej grze. A nie, przepraszam. Nie tylko fiuty. Napierdzielać cię będę. Come with me, bitch. I fight you. Zajebiście. I wchodzimy teraz w taki drugi podpoziom. Patrzę jakimś. Smutna muzyczka leci, już nie wiem. Dobra. Jeden załatwiony, teraz jest tu. Faktycznie oni się niczym nie różnią wyglądem. Może inaczej trochę mają kolory. Inne kolory mają lub nie wiem. Lub nie wiem, status życia. Zdrowia prędzej. Bo oni mają jedno życie, przecież. A nasz gość tu ma więcej. Ja razem siedzę. Pozorowy się tu liczy. Teraz jak się pierdzielne. Patrzcie, jeżeli użyjemy specjalnego ciosu, to nam troszeczkę odejmuje życia. Zdrowia. Ale opłaca się go używać, bo możemy naraz gości zmołować. I takie bijatyki chyba są zajebiste. Dobra. Rozwalamy stołki i krzesła. Pieniądze. A ten co? A, już pewnie skojarzenie mi się spłacza obiema. Dobra, musimy pobić tą niegrzeczną panią. Nazywa się Elektra, zelektryzuje.